Witam w cyklu Mars Kultura Książki. Mars przeczytał w życiu tysiące książek i tymi najlepszymi chciałem się z Wami w tym cyklu podzielić. Dzisiaj kolejny noblista, José Saramago i książka Miasto Ślepców. Książka jakże aktualna, książka o epidemii ślepoty, białej ślepoty, która zalewa świat. Ludzie tracą wzrok, wszyscy na świecie ślepną. Książka, za którą zdecydowanie należy się Nobel, tą książką, od tej książki nie mogłem się oderwać. To jedna z tych książek, która przetrzymała mnie przez całą noc. Przeczytałem ją na raz, po prostu nie byłem w stanie w pewnej chwili przestać, przewracać stron i czytać. Jest napisana bardzo dynamicznie. To taka książka w drugiej części, w pierwszej też, książka akcji. Opowiada losy grupy ślepców prowadzonej przez kobietę, jedyną, która zachowała wzrok. Pokazuje też ta książka problemy społeczne w trakcie epidemii. Pokazuje błędy popełniane przez rząd, przez środowiska naukowe i przez zwykłych ludzi. Cóż więcej, puszczę Wam wyjątkowo dzisiaj kawałek trailera filmu, ale absolutnie nie ręczę za film, bo go nie widziałem. Natomiast jedno wiem na pewno, nie jest lepszy od książki. Książka jest bardzo, bardzo dobra. Napisana ciekawym językiem, jeżeli chodzi o znaki przystankowe, również tutaj autor poeksperymentował. Czyta się nieźle, naprawdę nieźle, bardzo dynamicznie, a to wszystko się spaja. Dobrze, żeby nie gadać za dużo, puszczę teraz trailer i później jeden fragment audiobooka. Polecam Wam Miasto Ślepców, José Saramago. Citizens, due to the gravity of the situation, our main obstacle is containment. May God help us all. Damn. I teraz fragment audiobooka. Proszę pan powiedzieć, jak wygląda sytuacja w mieście? Zwrócił się do nowo przybyłego lekarz. Stary człowiek z czarną paską na oku odparł. Zgoda, ale najpierw muszę gdzieś usiąść. Nie mam już siły stać. Wszyscy usadowili się w wielkiego górnego, bo 3-4 osoby na łóżku. Zapadła cisza i stary człowiek zaczął opowiadać o tym, co widział na własne oczy, kiedy jeszcze schorzyły. I czego dowiedział się przez tych kilka dni od wybuchu epidemii do chwili, gdy sam stracił wzrok. Stary człowiek rozpoczął swoją relację. Jeśli wierzyć doniesieniom, w ciągu pierwszych 24 godzin zanotowała setki podobnych przypadków. Taki sam sposób nagłego oślepnięcia bez widocznych przyczyn, nagła olśniewająca wieża, to ból od przedtem i potem. Podobno drugiego dnia spadła liczba zachorowań. Zamiast kilkuset osiągnęło zaledwie kilkadziesiąt osób, co skłoniło rząd do pośpiesznego ogłoszenia komunikatu stwierdzającego, że sytuacja jest nadal pod kontrolą. Stary człowiek ciągnął swoją opowieść, lecz słuchacze przestali pilnie śledzić jego relacje, tylko od czasu do czasu zwracali jakąś uwagę. Jest bowiem rzeczą naturalną, że umysł ludzki z łatwością odsiewa rzeczy istotne od nieważnych, przetwarzając za pomocą najprostszych słów setki informacji w użyteczny zapis. Dlatego gdy narrator użył słów pod kontrolą, zabrzmiały one jak zgrzyt, nie wzbudziły wątpliwości wśród zebranych ślepców. Czy można w pełni ufać relacji starego człowieka, skądinąd bardzo istotnej, gdyż zawierał informacje o wydarzeniach w mieście, ale przecież subiektywnej.
że jego opowieść mogła stanowić rzetelne dopełnienie niesamowitej historii, której byli świadkami. Wiadomo przecież, że podstawowym warunkiem wiernego opisu wydarzeń jest trafne i precyzyjne użycie słów, a określenie pod kontrolą zabrzmiało dziwnie fałszywie. Wracając do tematu, rząd porzucił wcześniejszą interpretację wydarzeń, zgodnie z którą kraj po raz pierwszy znalazł się w obliczu tak groźnej epidemii spowodowanej przez nieznany, działający natychmiast i nie dający wcześniejszych objawów wirus. Zgodnie z najnowszą teorią naukowców oraz aktualnymi danymi, jakimi dysponowały władze, chodziło o niespotykany, tragiczny w skutkach splot wypadków, którego nie zdołano jeszcze wyjaśnić. Rząd z całą mocą podkreślał, że co prawda zanotowane przypadki wskazywały na podłoże epidemiologiczne, jednak liczba zachorowań zaczęła spadać, co uznano za niezbity dowód, iż nastąpił początek syłkowego etapu zarazy. Przytaczając oświadczenie władz, speaker telewizyjny niespodziewanie ujawnił dane doratorskie, gdyż porównał epidemię, chorobę, zarazę, cokolwiek by to było, do strzały, która przylując wysoko zawisa na ułamek sekundy w powietrzu, po czym z impetem nieuchronnie spada na ziemię. Miejmy nadzieję, ciągnął komentator, wróciwszy do ziemskich spraw i szalejącej epidemii, że choroba szybko wygaśnie i wreszcie uwolnimy się od koszmaru, jaki przeżywamy. Dodał parę powtarzanych w kółku frazesów, obiecując nieszczęsnym śledcom, że wkrótce odzyskają wzrok, przypominając, że solidaryzuje się z nimi całe społeczeństwo, zarówno instytucje, jak i zwykli obywatele. W dawnych czasach podobne metafory i określenia zastępowały tchnące optymizmem ludowe porzekadło powtarzane przez ludzi dotkniętych wielkim nieszczęściem. Na każdą chorobę znajdzie się lekarstwo, co w wersji literackiej brzmi nic nie trwa wiecznie, zarówno dobre, jak i złe rzeczy mają swój kres. Obie wersje tej życiowej prawdy nieobce są tym, którzy zdążyli doświadczyć zmienności losu. Lecz w świecie śledczów maksymową należy przetłumaczyć w następujący sposób. Wczoraj widzieliśmy, dziś nie widzimy. Jutro widzieć będziemy, to jest znaczy zapytania w ostatniej części zdania, jakby rozsądek rozdarty między tak i nie, dla przyzwoitości dodał szczyptę niepewności tym nazbyt optymistycznym życzeniom. Niestety wkrótce przekonano się, jak płonne były to nadzieje. Zarówno deklaracje rządu, jak i prognozy środowisk naukowych okazały się bezpodstawne. Co prawda epidemia nie rozprzestrzeniała się, jak niszczycielska fala, która zalewa wszystko, co napotyka na swojej drodze, lecz wynikała w ląd tysiącem wijących się stróżek wody, które najpierw zraszają ziemię, by później w mgnieniu oka ją zatopić. W obliczu groźby paniki rząd zainicjował serię sympozjów lekarskich, przede wszystkim dla okulistów i neurologów. Niestety z braku czasu nie udało się zorganizować kongresu, po którym wiele sobie obiecywano. Na szczęście jednak odbyło się wiele konferencji, seminariów, spotkań przy okrągłym stole, niektóre otwarte dla publiczności, inne odbywające się przy drzwiach zamkniętych. Wkrótce jednak wyszła na jaw bezużyteczność owych zgromadzeń. Kilka razy zdarzyło się, że w trakcie omawiania wybranych przypadków oślepnięcia prelegent zaczynał nagle krzyczeć: jestem ślepy, jestem ślepy. Gazety, radio i telewizja wkrótce przestały zajmować się tymi smutnymi przypadkami, z wyjątkiem paru stacji, które w dyskretny i nadal profesjonalny sposób wykorzystywały wszelkie sensacje, śmieszne i tragiczne anegdoty, nie mogąc uprzeć się pokusie, bo od czasu do czasu zdać relacje na żywo i było dramatyzować akcje dla dobra sprawy. Z tego przecież żyły. Jedną z takich sensacji było oślepnięcie profesora okulistyki. Dowodem upadku moralnego i utraty ducha walki w społeczeństwie była postawa samego rządu, który w ciągu kilku dni dwukrotnie zmieniał taktykę działania. Najpierw uznano, że jedynym sposobem zażegnania tragedii jest zamknięcie wszystkich ślepców i podejrzanych o zależenie chorobą w kilku wybranych obiektach, na przykład w szpitalu domu chorych, w którym się znajdujemy. Wkrótce jednak nagły wzrost zachorowań sprawił, że kilku wpływowych członków rządu w obawie, że deklaracje władz zostaną zbyt szybko zrealizowane i pociągną za sobą poważne konsekwencje polityczne, uznało, że rodziny chorych same powinny zatroszczyć się o odizolowanie ślepców
nie wypuszczać ich na ulicę, by nie paraliżowali i tak chaotycznego ruchu ulicznego oraz nie narażali na szkody moralne wrażliwych i jeszcze widzących obywateli, którzy mimo ciągłych zapewnień, iż tak nie jest, wciąż uważali, że biała choroba przekazywana jest drogą kontaktu wzrokowego, jakby chodziło o piorunujące spojrzenie sił nieczystych.